Zaskakujące coś. Zazwyczaj mieszkańcy małych miejscowości chcą mieć obwodnicę, żeby przez centrum ich wsi czy miasteczka nie jechały ciężarówki, żeby nie było ruchu. A tu znalazłem stop obwodnicy. Okej. Znaczy tutaj też bym chciał jeździć tędy. Ale czy chciałbym mieszkać tu, żeby mi tędy jeździć? Stoi, facet ma wodę po kolana. To i tak już jest jakiś postęp. Ciekawe, czy nie jest im zimno w tych portkach w wodzie. Przejechały obok mnie przed chwilą skutery. Dwa albo trzy. Wiadomo, to takie większe. Ale w kombinezonach na ścigacze? Serio? No tak dosyć oryginalnie. Prawo nacisnął. No jakby to było, gdybym nie stał na wahadełkach. Centrum Baligrodu z czołgiem. Za każdym razem mam to mówię, ale no kurde, atrakcja, nie? I motocykliści. Cisna.
Klina. Ale teraz tylko przejazdem, za godzinę wracam i będziemy pewnie jeść jakieś wegańskie jedzenie. Nie, nie będzie wegańskie. Ale warte grzechu. Chodź sobie tu. Tu. Najlepsza restauracja ever. Nie tu, tam. Nie wiem dlaczego obok jest większy tłum. Nie rozumiem tego, nie pojmuję. Cały parking zostawiony. Nieźle. Widzę ludzie. Nie widać chatki po chatki. Bo jest w chmurach. Tu ludzie na połoninach mają super widok. Na chmurę. Jak ja za pierwszym razem. Soryńska w chmurze. W chmurze, a tu kręciołki. No ale rafki super. Ludzie chodzą w takich ochraniaczach przeciwdeszczowych na plecaki. Trochę mniej swobodnie niż ostatnio, jak tędy jeździliśmy. Bo nie wiem, jak bardzo śliski jest asfalt. Ale chyba nie bardzo. Ryzykować też nie będę. Jeżdżę z Nasicznego, zostało mi jeszcze 13 km do miejsca docelowego, do Czapy Dziada. By the way, bardzo polecam. Bardzo fajne, klimatyczne miejsce w na końcu świata trochę. Jeszcze Chmielec, Zatwornica i jestem na miejscu. Tymczasem Wernik. Mam po raz czwarty. Nie jest to dzisiaj moje ostatnie słowo. To mamy Chmiel. Kilometrów i jestem na miejscu. Zsiądę z motocykla na jakieś 5 minut i pewnie wsiądę z powrotem, żeby dojechać na obiad.
trasy, tak na szybko. Pierwińsko zimno, jak jechałem w skórze, założyłem kurtkę tekstylną z podszewką przeciwwiatrową, grzaną kamizelkę i bluzę. Jest mi nawet gorąco, więc tak trzeba było to rozegrać na początku. Trasa super, ale chyba wolę 835. Misja ratowania Benka zakończona sukcesem. Jedzie za mną. Andrzej sobie zmontował. Motocykl za nią dojechałem. No i fajnie. A ja mam kryzys, o czym się zamykają 5,5 godziny snu, to jest jednak chyba za mało po całym tygodniu wstawania rano. No, deszcz zaczyna bardziej intensywnie padać niż tylko chmura. Nie jest to ulewa, ale jest taki najbardziej dokuczliwy chyba z deszczy. Jest na pewno cieplej niż rano, ale uczucie chłodu potęguje woda. To, że wizjer z rybaków mi się odmył, ale dalej wolę jechać, jak jest sucho. Już nawet abstrahując tego uczucia chłodu, to jeszcze się pewniej czuję z nawierzchnią. Mam wrażenie, że nie tylko ja.